pewno wraca tym pociągiem? Nie piernic tyle, tylko rozkręcaj te tory. Tato, tato! Babcię znalazłem! Ile razy mówiłem ci, gówniarzu, żebyś nie kopał dołów w ogródku! Cały zakrwawiony, z plecakiem na plecach idzie ścieżką Franek. Spotyka go przyjaciel. Franuś! A kto cię tak urządził? Teściowa. No gdyby nie coś takiego zrobiła, to bym ją chyba porąbał. A co ja kurde w plecaku niosę? Młoda narzeczona przyszła po raz pierwszy do domu przyszłych teściów. Zaczynają jeść obiad. W naszym domu jest zwyczaj, że przed rozpoczęciem jedzenia wszyscy się żegnamy. W naszym domu nie było takiego zwyczaju. Może dlatego, że mama bardzo dobrze gotuje. Dwaj kumple siedzą na ławce. Ach, jaki piękny ten maj! Ptaszki śpiewają, słoneczko świeci, wszystko wyłazi z ziemi. Oj, potwu! Bo zapeszysz, no! Tydzień temu pochowałem teściowo. Kowalski wraca z żoną z pogrzebu teściowej. Nagle z dachu spada dachówka i rozbija się kilka centymetrów od jego nóg. I widzisz, kochanie, mamuśka już jest w niebie. Całonocnej pogulanki pod dobrą datą wraca młody żonkoś do domu. Na progu dostrzega teściową z miotłą. Uśmiecha się przymilnie i pyta. A mamusia, to co, sprzątasz i odlatuje? Przepraszam pana, kogo będą chować? Pyta jakiś przechodzin, widząc kondukt pogrzebowy, na czele którego idzie mężczyzna z wieczórem, a za nim kilkudziesięciu mężczyzn. Teściową tego z psem. A na co zmarła? Podobno zagryzł ją ten wieczór. I tak, to chętnie bym sobie pożyczył tego psa. A to stań pan w kolejce. I jakbyś, Jędrusiu, dokonał próby wytrzymałości nowego mostu? A zgromadziłbym pod mostem wszystkie teściowe i jeśli most się nie zawali, to jest dobry. A jak się zawali? To jest jeszcze lepszy. Do hotelu wchodzi para i prosi o dwuosobowy pokój. Czy państwo są po ślubie? Pyta recepcjonistka. Ależ tak! I to oboje! Słyszałem, Jędruńku, że twoja teściowa chorowała po zjedzeniu trujących grzybów. Jak się umiewa teraz? No, w pytę! Ale jest jeszcze jadowitsza niż przedtem! Wiesz, Basiu, był dziś u nas pan Grzegorz i prosił o twoją rękę. I powiem ci szczerze, ja go tak nienawidzę, że chętnie zostanę jego teściową. Proszę wiązankę ładnych kwiatów. To dla chorej teściowej. Proszę uprzejmie, mam piękne róże, wiązanka kosztuje 20 tysięcy złotych. O nie, taka chora to ona jeszcze nie jest. Przychodzi para do knajpy w szatni. Szatniarz pyta na numerek, nie na kolację. Podobno żeniłeś się romantycznie, porwałeś swoją żonę. To prawda? Prawda, potwierdza Zenek. A jej matka nie ścigała was? Ha, ścigała. I nie dopędziła? Dopędziła. No jak się to skończyło? Mieszka u nas. Miała teściowa trzech zięciów i postanowiła sprawdzić, jaki jest ich stosunek do niej. Pojechała więc na wieś do pierwszego i skoczyła do studni. Zięciu kochany, ratuj, bo się topię! Ratoko! Przybiegł zięć i wyciągnął teściową ze studni. Na drugi dzień, gdy się zbudził, przed chałupą zobaczył małego Fiata. Zaś za wycieraczką widniała karteczka kochanemu zięciowi teściowa. Pojechała teściowa do drugiego...